Kępno. Miasto w Wielkopolsce. Byłam w Kępnie pierwszy raz w życiu. Na południu Wielkopolski. Powiat kępiński. Moje miasto rodzinne. Mem tego programu. Tak, to jest mem razem z kluczykami po prostu. To tak, są dwa memy. Każdy ma swoje, nie? Cały czas tak opowiadałam o tym Kępnie, że stwierdziłam, a co? I zabrałam Hanię do Kępna, żeby przekonała się na własnej skórze, jak jest w Kępnie. Hania, pierwsza reakcja. Twój dom, no bo przyjechaliśmy tam i mówię, o, pani Viola, o, jaki masz ładny dom, Vera, o, co nie mówiłeś, że tu tak fajnie. Kurwa, ciągle mówiłam, że jest tak fajnie, co ona mnie nie słuchała w ogóle. Miałam wrażenie, że ty masz jakiś taki syndrom sztokholmski z tym Kępnem, nie? Że tam było aż tak okropnie. Że, no, mieszkałaś w dupie, no to co masz mówić o tym, że o, było beznadziejnie, no człowiek musi sobie zredukować to na bardzo dużo beznadziejnych rzeczy. Ja bardzo często też mówię, że tam no było wiem, ale trzeba sobie to zredukować to napięcie i stwierdzić, okej, jednak że było fajnie. Było tak, więc fajnie. Znalazłam w Kępnie rzeczy, miejsca, których można się spodziewać w prawdziwym mieście. Sklep, stacja benzynowa, Złote Łuki. Złote Łuki! Kino, pływalnia. Największą atrakcją była Twoja rodzina dla mnie. Już znam wszystkich ludzi, którzy piszą do mnie na Facebooku. Pozdrawiam babcię Elę. No to jakie wrażenia z moich dziadków? A było super. Ja potem dopiero skojarzyłam, że to jest ten dziadek, o którym ty mówisz, że robi zawsze na wszystko. Dziadku, coś tam Nie było tego. Miałam tak, jak to? No bo to był towarzyski dziadek Heniu, no. No to towarzyski dziadek Heniu, no. Super koleś. Nie, taki rodzinny też jest spoko, tylko właśnie rodzinny jest taki, wiecie... A towarzyski jest taki kierownik ciastkarni. O Boże, ty koteczku, no nie widać cię tutaj w kamerce, a ty mnie tutaj tak ukochasz. Tak? Tak mnie tu ukochujesz? O, właśnie, był kot w Kępnie. Był kot, super kot. Super kot, ja jestem zaklinaczem. Koty stoję, przychodzą. Zaklinacz kotów. Hania w ogóle to była nawet zaskoczona, że mamy parkometry. Ej, no ale serio, także... bo moje miasto Rumia, miasto obok Gdyni, to ja tam tylko spałam, więc ja nie czuję się z nim związana, ale ono jest prawie 4 razy większe od Kępna i tam nie ma parkometrów. Urząd nie wyciąga od nas pieniędzy za to, że stoimy. To się dzieje, myślałam, tylko w Warszawie i w centrum dużych metropolii, takich jak Gdynia. Kępno. Automatyzacja, trzeba też tym dużym miastem jakoś zarządzać, no... Ale co ma automatyzacja do parkometrów? One nie były kiedyś. Nie, masz facetów, którzy ogarniają parkingi też. Parkingowych, tak się nawet nazywa. Albo parkingowczynie. Zadowoleni? Zadowoleni? Parkingowczynie? No dobra. Parkowaczki. Możemy to zrobić, Hania, nagramy ten odcinek i jeszcze będzie zabawny. Tak, damy radę. A, wiem! No. I w Kępnie, jako że... Przepraszam, kot. Jako że jest to miasto, okazuje się bogate, bo są tam stolarze, bo tam się robi meble, tak? Tak. Robi się tam meble? Okej, to jest dla mnie ta informacja, jakiej potrzebuję. No to pojechaliśmy na dzielnię stolarzy. To nie jest aż taka dzielnia. Dzielnia stolarzy jest tak naprawdę wszędzie, ale tam jest prawdziwa wydzielona, gdzie jest willa, niebieski dach i tam zaparkowane... Widziałaś, jak zaparkował? Widzę, ale dlaczego na kolanach? Bo może. Zaparkowane jakieś takie samochody, co myślisz sobie, Boże, człowieku, jak wyjedziesz z Kępna, to ci się popsuje zawieszenie. Bo wiesz, jakby it's funny, because I know like these people, like their kids. Bo to zawsze było takie, że w klasie zawsze było na przykład, nie wiem, no zawsze było kilku dzieci od stolarzy czy właścicieli stolarni. I pamiętam na przykład jak mieliśmy technikę i trzeba było robiliśmy na jakichś takich drewnianych deseczkach coś i każdy potrzebował taką deseczkę dziwnie wyciętą o konkretnych wymiarach i pani tylko stanęła i powiedziała, okej, to czyj tata jest stolarzem? I parę dzieci podniosło rękę, dobra, to zrobicie po parę, tak żeby było dla każdego. To w Kępnie się jest albo stolarzem, no. Albo pracuje się w sklepie, albo jest się nauczycielem, nauczycielką, tak? No możesz jeszcze pracować na poczcie, na policji. Czyli w sklepie, okej, to wszystko wchodzi w sklep. To jest sklep z mandatami, sklep z umowami, sklep z lekami. No nie, no po prostu wykonujesz po prostu taką, wiesz, typową, jakąś potrzebną w mieście rolę prawdopodobnie, nie? No nie, możesz być influencerem, mogę za tam wrócić, mieszkać na stałe i dalej robić YouTube'a, nie? Tylko byłoby trochę problematyczne przyjeżdżać co chwilę na jakieś, nie wiem, spotkanie. Na studia! Na studia! A, to już nie liczę, no. Widziałaś moją szkołę, nawet na ulicy spotkałyśmy moją nauczycielkę. Tak, zrobiłaś mi tour po swoich szkołach. Tak. Tutaj jest SOR, tutaj jest moje gimnazjum, to jest moje liceum. Można było zrobić tour po moich szkołach, dlatego że można je obejść w 15-minutowym marszem. Tak. A tutaj zamordowali tych, a tutaj jest dla nich pomnik. Zostaw tą Goję już, bo Ciebie w ogóle nie ma na tym odcinku. Goja mnie właśnie przygwoździła jednym pazurem do tego i liże sobie moją rękę. O, jak byłaś w Gramofonie, to też... Gramofon to jest taki bar, pub taki. Też myślę, mówiłaś, że tu nie ma żadnego miejsca w ogóle, żeby się spotkać z ludźmi na pewno. Okazało się, że jest. No, McDonald's i Gramofon, okej, to wszystko, więc już tak... Już się tak nie smyraj. Po prostu tam tylko byłaś, bo nie mieliśmy więcej czasu. Zapraszam w wakacje. Aha. Zobaczysz nasze dwa ogródki na rynku. Czy możesz w końcu zacząć wierzyć mi, że tam jest pełno atrakcji? Dla mnie największą atrakcją było siedzenie po prostu i gadanie z Twoją mamą. No bo fajna jest. Ty jesteś podobna do niej w wielu rzeczach. No tak, to prawda, to działa w tę stronę. Po prostu lubię tę kobietę, fajna babka, pozdrawiam Viola. Pani mamo? Tak do niej mówiłam. Pani mamo? No moją prababcię nawet poznałaś. A tak, twoja prababcia to powiedziała mi, że mam duże cycki, czyli w języku starszych ludzi, a tato ma czym oddychać. Tak. Jezu, pamiętam jak moja prababcia kiedyś powiedziała do mnie: no, ty to jesteś taka ubita. Najgorszą rzecz, jaką możesz powiedzieć dorastającej dziewczynie. Moja prababcia, jak tak przytyłam, to powiedziała mi: no, od razu lepiej wyglądasz. Beka. Ja mam tak. No, one miały totalnie inne standardy tego, nie? Totalnie. No tak, tak, bo jeżeli jesteś gruby, to znaczy, że masz pieniądze na jedzenie. To prawda. A moja prababcia w ogóle waży teraz 34 kilo, wiesz? To 4? Mało. No kurde! To mało. Strasznie. Także lepiej być grubym faktycznie, bo potem i tak wszyscy schudniemy na starość. No. Fajnie. Także nie ma się co przejmować. Fajnie. Możesz wykuć jakiś morał na temat mieszkania w małym mieście. Nie, ja powiem morał na temat mieszkania w małym mieście, a Ty zrobisz morał na temat tych odwiedzin expectations versus reality, okej? Ty pierwsza. To będzie do vloga, ogólnie to trzeba będzie zostawić. To jej mówisz, co ja mówić. Kępno, expectations, reality. Bałam się, że będzie to dziura zabita dechami, a była tylko dziura, nie było zabite dechami. O właśnie, twoja prababcia, jak byliśmy, to powiedzieliśmy, że no to my już musimy lecieć. Werka mówi: no bo ja idę tutaj dziewczynom już pokazać Kępno i w ogóle. A twoja babcia wtedy, prababcia mówi wtedy: ty siadaj na dupie i to nie powinnaś się chwalić, tylko ci wstyd powinno być, że to jest taki... Takiej pipiedówy jesteś. Zero lokalnego patriotyzmu. Tak, wiesz, ona pamięta to miasto ostatni raz sprzed 50 lat. Weź poprawkę na to. Bo tak mniej więcej sięgają jej takie, wiesz, żywe wspomnienia. No i co? I było spoko. Chociaż najważniejszym był dla mnie aspekt towarzyski. Bo to nie jest Paryż, że ja pojechałam, wiesz, chodzić po mieście i jak zwiedzać. Jak to nie jest Paryż? To ja powiem a propos właśnie mieszkania w małym mieście, wyjeżdżania z niego. W liceum, jak tam mieszkałam, było absolutnie okropnie, dlatego że nie ma tam komunikacji miejskiej, więc nie można być takim samodzielnym. No albo wszędzie będziesz zapierdalać na pieszo, ale no jak masz coś do załatwienia w sąsiednim miasteczku, no to powodzenia. A Ubera też nie zamówisz. Też wielu z tych rzeczy nie było w ogóle, jak ja tam mieszkałam. Nie było kina, nie było aquaparku, był McDonald's tylko. I nie było tak samo muzeum, które teraz jest super. I jakby to jest fajne, że jednak to się jakoś tam rozwija, nie? Ale to dlaczego ja tam też lubię wracać, no to z tego powodu, że ja nigdzie tak dobrze nie odpoczywam jak w Kępnie, tam w tym domu po prostu, w domu. Ja jestem bardzo zestresowana ogólnie, mam takie trochę nerwicowe po prostu rzeczy. A jak tam jestem, to mój mózg automatycznie się relaksuje. Te wszystkie sprawy, które stresują mnie dzisiaj, one są związane z miejscami w Warszawie, z byciem w Warszawie, z moją pracą, z moimi studiami i tego tam nie ma zupełnie, nie? Więc to jest takie miejsce, gdzie ja się mogę totalnie odłączyć i po prostu tam wypocząć. Dobra. Pa, pa.